nami Tomasz Szczurek, zawodnik KS Sośnica Gliwice. Tomku, Sośnica Kozłów 1-1. Co możesz powiedzieć o przebiegu spotkania? Nie tak na pewno zakładaliśmy, że ten mecz będzie przebiegał. Chcieliśmy dopisać kolejne 3 punkty w kolejnym meczu. Niestety nie udało się. Gra nam się dzisiaj nie kleiła, nie układało nam się to. Zespół z Kozłowa konsekwentnie grał defensywnie, neutralizował nasze ataki, grali bardzo cofnięci. W pierwszej połowie udało im się raz skontrować, wyszli na prowadzenie. Jedyne co mogliśmy zrobić, jedyna sytuacja jaką mieliśmy w pierwszej połowie, no to rzut karny, ale niestety bramkarz wyczuł intencję Maćka i złapał. W drugiej połowie biliśmy głową mur. No i co można powiedzieć, udało się strzelić tą bramkę na 1-1. Trzeba szanować ten punkt, bo jak się nie da wygrać, to trzeba przynajmniej zremisować. Z nami Piotr Wieczorek, trener KS Sośnica Gliwice. Trenerze, co możesz powiedzieć o meczu? Bardzo chcieliśmy przedłużyć naszą pasę kolejnym zwycięstwem. Lecz nie wyszliśmy w ten mecz tak byśmy chcieli. Zespół z Kozłowa przyjechał nastawiony defensywnie. Cofnęli się, bardzo dobrze się bronili i mieliśmy problemy ze stwarzaniem sobie sytuacji. Lecz uważam, że mogliśmy więcej z siebie jeszcze dać. Podeszliśmy do tego meczu chyba za bardzo na luzie i dlatego też zdeterminowany zespół Kozłowa zagrał tutaj bardzo dobre zawody i możemy się cieszyć w przebiegu meczu, że zdobyliśmy ten punkt. W wtorek kolejne spotkanie w Pucharze Polski z Sokół Łany Wielkie. Jakie cele i założenia na ten mecz? Już przed sezonem mówiliśmy, że będziemy stawiali na puchar. Chcemy gdzieś dalej zajść w tym pucharze, dlatego jedziemy na ten mecz z myślą o awansie. Musimy teraz troszeczkę sobie zresetować głowy, porozmawiać, żeby na ten mecz wyjść inaczej, z innym nastawieniem, jak na pewno jak na ten mecz. Ale myślę, że damy radę. Kadra jest szeroka, spokojnie możemy porobić zmiany. Także jestem dobrej myśli i wydaje mi się, że mecz wygramy.